Hej, ja jestem Zwybą, a to jest już 12 odcinek z naszej gry małopolską w Crusader Kings 2 Reaper's Due, czyli najnowszy dodatek właśnie do tejże strategii paradoksu. No i doszedłem do wniosku, że po prostu tutaj mieliśmy ten problem z tym Marienburgiem i tutaj po prostu sobie stworzymy wasala tutaj właśnie w Marienburgu, znajdźmy sobie jakiegoś takiego pana, który by tam dobrze wyglądał, powiedzmy na przykład pan Klukis. Panie Klukis, dostaniesz hrabstwo Marienburgu. No i mam nadzieję, że w tym momencie nasz limit spadł 8 na 8 i powinniśmy w końcu odzyskać. Już nie powinniśmy mieć takich sytuacji, że właśnie z powodu innego, jak gdyby innej, jak gdyby religii, czy nie religii, wychodzi to jak wychodzi. W sensie, że na przykład przy śmierci tracimy właśnie żołnierzy. No bo na przykład właśnie teraz mieliśmy jak gdyby sukcesję i wszyscy nasi żołnierze, w sensie mieliśmy po prostu zero wszędzie żołnierzy, musieliśmy uzupełniać garnizony i jak na razie w tym momencie nasza armia składa się z całych 277 żołnierzy, przy czym 199 to są wasale. Ale w końcu możemy chyba powołać... Możemy? Nie, nie możemy, chyba za mało mamy punktów. No niestety, mamy za mało punktów, żeby powołać jakąś tam świtę. Ale jesteśmy w miarę niedaleko od tego. Będziemy chcieli prędzej czy później w końcu zostać tutaj królem Polski, żebyśmy sformowali Królestwo Polskie. Co potrzebujemy? Królestwo Polski w tym momencie potrzebujemy jeszcze dwóch prowincji tak naprawdę. Tutaj pan z Gniezna posiada sporą armię, to mi się nie podoba. Ale tutaj... A, wy jesteście jakby wasalem, co mi się nie podoba. Wy macie... Ty masz jaki tytuł? Silesia i Brandenburgia. Tak, czyli tutaj jakbyśmy wywołali, czy możemy właśnie jakoś... Holy War for Conquest of Brandenburg lub Conquest of Opole. Ja chciałbym Opole podbić. Tylko ty oczywiście masz. Ty jesteś herezją. To mi się nie do końca podoba jeszcze, no bo ty masz całkiem sporą armię. No my sobie trochę poczekamy. Na razie będziemy chcieli odzyskać przede wszystkim, żeby mieć maksimum naszych populacji, naszych żołnierzy. Mamy trochę gotówki. Więc tutaj bym w tym momencie zaczął... Tutaj dostaniemy trochę kawalerii. Tutaj dostaniemy piechotę ciężką i pikinierów, albo... A, lekką piechotę i łuczników. W nich będziemy na razie inwestować. Moja żona jest w ciąży. Czy my w ogóle mamy jakieś dziecko? Mamy na razie córkę, dobrze. Możemy podjąć decyzję, możemy powołać lekarza. Wysłaliśmy gońców i zwiadowców we wszystkie kierunki, żeby przeszukali nasze państwo w nadziei na znalezienie doświadczonych lekarzy, nie mylić z fizykami, którzy byliby chętni, żeby podjąć pracę na moim dworze. Słowo szybko się rozprzestrzenia. I powinno dotrzeć właśnie w tym momencie, no tutaj trochę źle przetłumaczyłem, w sensie powinno być, że szybko wiadomość powinna do nas dotrzeć, jeśli uda nam się, uda im się znaleźć, czyli tym gońcom właśnie właściwych kandydatów. No i mam nadzieję, że nie będę czekał długo. Leszek. Ty chciałbyś zostać lekarzem. W tym momencie przez rok mielibyśmy złe opinie u naszych religijnych wasali. A
idealne, byśmy mieli właśnie tego pana tutaj, który by nam został naszym lekarzem nadwornym, co jest... nie jest taki dobry. Ale no niech będzie. Nie będzie i tak, gotówka nam powoli, że tak powiem, przybywa. Właśnie, będziemy mogli w tym momencie w końcu zbudować szpital. No i tak zrobimy, zobaczymy w ogóle jak to będzie działać. Ta mechanika jeszcze nie udało mi się, w sensie no, nie grałem tyle, żeby dostać właśnie tej opcji. Doznać, możemy powołać regenta też. A, na razie nie potrzebujemy chyba regenta, to ja możemy dowódców sobie powołać, czyli Gauronasa i Szczęsnego. Będziemy mieli więcej dowódców. I mamy córkę Danutę, czyli w tym momencie dalej nie mamy jakby naszego następca poza naszym kuzynem z Czerska. Co jeśli byśmy my zmarli, to byśmy mieli wtedy tego pana. I byśmy wtedy mieli to do czynienia z wiele większą siłą, więc całkiem nie najgorzej chyba. Bo byśmy przejęli wszystkie te nasze tytuły i jednocześnie Czeresk by nam wpadł. Powinniśmy wtedy się wyzwolić spod jarzma tego pana z Gniezna. No i tutaj Brandenburg, ja widzę. Cudownie, poprawiliśmy relacje sobie tutaj w... Tutaj widzę, że chcą nas łupić, ale my się złupić nie damy. No niestety, jak widać, nasza armia na ten moment to jest taka troszkę nie za dobra. Nie za duża. Monument. Chcę zbudować monument. Nasz namiestnik. Pozbędziemy się gotówki, ale mamy gotówkę na ten moment. Poprawiliśmy jeszcze raz relacje, dobrze, no to w takim razie gonimy tych panów. Tylko tutaj nie... Tu niech będzie nie zamysł, a tu niech będzie Lambert. Nie chcemy tracić oczywiście naszych... własnych żołnierzy. Znaczy, nie chcemy my zginąć przypadkiem. Dobra, mamy szpital. Nawet zdobyłem osiągnięcie. Możemy zostać... nie szczwani, tylko deceitful, to jest deceit, no to jest... to co mi brakuje słowa. No albo możemy być uczciwi. No i będziemy uczciwi. Dobra, armię sobie rozwiążemy w takim razie. Tutaj mamy pierwszy poziom obrony przeciw... Ej, tutaj moglibyśmy zacząć budować tak. Tutaj byśmy mieli disease resistance. Też disease resistance. O, co za jak widzę, że tak całkiem sporo rzeczy tutaj jest do zbudowania w tym szpitalu. No ale na ten moment powiedzmy, że mnie to nie obchodzi. Bardzo dobrze, nawróciliśmy. Co my nawróciliśmy? Sącz nawróciliśmy na naszą religię. Bardzo dobrze. Teraz musimy zobaczyć, co jest jeszcze w naszym terenie. Kraków jest starosłowiański, w takim razie Wojsławo, przenieś się do Krakowa. No i dobra, no i będziemy tutaj chcieli... Ty jesteś w trakcie wojny... przeciwko Jesekowi. Tak się zastanawiam, czy tutaj... Ty masz 1700 ludzi. Dlaczego by się nie wplątać? I możemy wypowołać raptem 136... Znaczy 1335 żołnierzy, co niestety nie jest dużą ilością. Możemy rozwinąć tutaj na razie jeszcze kolejny jakiś budynek. Na przykład stajnie koszary. Ciężkiej piechoty mamy dosyć sporo. Pikinierów mamy, no to tak, ale nie mamy praktycznie kawalerii. A kawaleria nam się przyda, zawsze będziemy potem mogli zainwestować w lepszą jeszcze lekką kawalerię jako Polacy. Więc w takim razie będziemy inwestować teraz w stajnie.
No i dobra. No i teraz pytanie, co byśmy, jak byśmy tutaj chcieli to rozwiązać sprawę z tym Opolem nieszczęsnym? Wy macie jakieś pakty, macie tylko pakty o... Dobra, no to w takim razie wywołamy ci wojnę, nie możemy? Czy my mamy niby armię powołaną? Wysoki kapłan Władysław wysłał grupę prominentnych teologów, żeby rozpoczęli dialog pokojowy z heretykami w Krakowie. Wysoki kapłan nie jest mądry. Właśnie nie pamiętam tylko, gdzie tu był jego była siedziba. Tutaj widzę, mamy sporą armię. No ale dobra, no to w takim razie tutaj musimy się z tobą... Co? Teraz nie możemy już? Czy ty się nawróciłeś? Dlaczego nie mogę teraz w tym momencie wywołać ci wojny? Jest independent. Jeszcze chwilkę temu miałem opcję możliwości wywołania wojny tutaj o... właśnie o Opole, co mi się troszkę nie podoba. No to sobie armię z Sandomierza zwołajmy. No i uderzmy tutaj na Kujawy. Młody Waniko Opawski zdobył taki nie najgorszy intrygant. A tam sobie to możecie grabić ile chcecie. No ci po prostu nie plugawcy, tylko plądrujący to po prostu są straszni. I teraz tak, możemy zdobyć, został ten monument obiecany przez burmistrza Jakusza skończony, czyli naszego namiestnika. Okazało się, że to jest statua przedstawiająca mnie i zauważyłem, że po prostu tłum uśmiecha się i zaczął po prostu nagradzać mnie aplauzem, czyli mnie klaskać. Jakby na moją cześć. I możemy powiedzieć, to jest za dużo. Usuńcie to i wtedy będziemy skromni. Będziemy mieli wtedy jeszcze więcej pobożności. Albo możemy zrobić 200 prestiżu i on będzie wdzięczny. Ja mi się wydaje, że prestiż nam nie zawadzi. Tutaj sobie pozbędziemy się tych panów. Dobrze. Eufemia dotarła na nasz dwór. No i to mamy znowu to wydarzenie właśnie o tym, że możemy skazać jakiegoś tam arystokratę. No i bądźmy sprawiedliwi. To, że ktoś jest po prostu wyższego pochodzenia, nie znaczy, że powinien być traktowany lepiej, więc do lochu z nim. Tutaj mamy informację, Trakaj prosperuje, Kraków prosperuje, Gdańsk prosperuje, mamy wszystkie te państwa, prowincje dostały lepszy współczynnik właśnie prosperowania. Tutaj zakończyliśmy wojnę i mamy jednocześnie punkty, więcej punktów ekonomicznych. Ja bym sobie zainwestował na razie w infrastrukturę, to nam odblokuje mury trzeciego poziomu. Nie, najpierw zainwestujemy sobie w ulepszone właśnie wieżyczki, żebyśmy mogli w ogóle zbudować mury drugiego poziomu, których nam brakuje w naszym stolicy. Sandomierz nie ma problemu właśnie z tym, z dostarczaniem większej ilości żołnierzy, więc nasze siły się nam uzupełniają. No niestety, no nie mogę już w tym momencie. Przegapiłem dobry moment, żeby wywołać wojnę chyba. Ale Poznań, pan z Brandenburgii. Pan z Brandenburgii ma tylko trochę tych sojuszników. Ty byś nie powołał nic. Altmark to jest... Altmark...
To jest ten pan. On by nic nie powołał. Czy możemy pod... Ach, nie możemy. No nic, no to w takim razie będziemy powoli chcieli Cieszyn. Ty to masz trochę dużo siły. Tutaj jest oczywiście jeszcze to pod... Tu masz następcę niestety. No, to może w takim razie zacznijmy fabrykować roszczenia na Poznań. Będziemy chcieli stwierdzić, że to jest nasz prawowite. Wspaniale, poprawiliśmy relacje jeszcze w Szczecinie, zanim go przynieśliśmy. Mamy 15% szans, że uda nam się stworzyć, czym uzyskać. I wspaniale, mamy więcej punktów ekonomicznych. I zainwestujemy w takim razie w infrastrukturę zamkową. Och, nie. Zaatakowali Wojsławę. Jest poważnie raniona. Czym ranna. Teraz możemy zainwestować w te mury. Czekaj, co? Czy chcesz powiedzieć mi... O! No to zainwestujemy sobie w mury trzeciego, w drugiego poziomu. To jest tylko 67. Niestety nie mamy już takiego wspaniałego, cudownego marszałka, ale mamy Gauronasa. I tym Gauronasem dalej będziemy chcieli szkolić żołnierzy. No więc ten dom już będzie naszym, jak gdyby, miejscem, w którym będziemy mieli bardzo dobrą naukę i technologię. Będziemy pewnie światłem za niedługo dla świata. Po prostu stamtąd będziemy się rozprzestrzeniać najlepsze technologie. Jeszcze tutaj wiadomo, Konstantynopol w tym momencie jest po prostu właśnie źródłem wiedzy, najpewniej na cały świat. Zobaczmy Paryż, 799, Essex i Middlesex. Coś 466 na przykład. Tam mamy 899, czyli tak nie najgorzej, a możemy jeszcze nawet podprawić sobie. Mamy wystarczająco punktów, żeby rozwinąć ciężką piechotę i kawalerię. Budowanie statków nam jest niepotrzebne, ale możemy... Nie jest to takie drogie. Nie jestem, że tak powiem... Bo udało nam się złapać szpiega, który się przechadzał, po prostu zakradał na terenie naszego zamku. Ale nie przeszkadza nam strasznie zbytnio. No i dobra. Możemy nowego lekarza, czyby nam się już skończył poprzedni lekarz? A, faktycznie. Znowu będziemy poszukiwać kolejnego lekarza. I będziemy mieli Mateusza, który będzie naszym nowym lekarzem. No i zapłacimy mu 25 sztuk złota. Miejmy nadzieję, że to się okaże jakiś porządny lekarz, a nie jakiś tam. O, no i możemy zdobyć mocne prawa do tytułu tutaj. Ty masz... Nie masz prestiżu, dobra. Masz troszkę prestiżu. Masz 1300 ludzi, my mamy 2920 pewnie, więc wywołamy wojnę o Poznań. Hop, zbieramy sobie armię. Zbierzemy ją na terenie Płocka. Zwycięstwo. Złapaliśmy jakiegoś tam wieńca, dla nas ważnego. O nie, mamy ból głowy. Jesteśmy pokryci pijawkami. A, miejmy nadzieję, że uda nam się. Czyżby Kraków został nawrócony? Tak, Kraków został nawrócony, więc teraz szukamy kolejnych prowincji, które
Na przykład właśnie w Kujawy są jeszcze starego wyznania. Mamy niestety rozwolnienie. Jest pewne, że mamy grypę. Znowu jesteśmy pokryci bóle w brzuchu. No, nie najgorsze. Nie najgorsze leczenie dostaliśmy. Mamy trzy symptomy. Dostaliśmy kolejne osiągnięcie. Możemy podjąć. Dobra, spróbujemy, żeby nas wyleczył. Złapaliśmy grypę. Chyba. Ponieważ jesteśmy odważni, możemy poprosić o eksperymentalne leczenie, albo sprawdzone, albo uciekniemy. Mi się wydaje, że spróbujemy z przetestowanego. Nie wydaje mi się, żeby grypa była coś... O, udało się, mamy skuteczne leczenie, plus 2 do wszystkich... plus 2 praktycznie do wszystkich współczynników, a sama ta grypa... daje nam minus 1, więc ogólnie rzecz biorąc mamy nawet drobną premię do naszych współczynników. Dobra, no to sobie pójdziemy teraz tutaj, zaraz wrócimy, czyli tak najpierw... Oblężenie. No to nasza córeczka posprzątała. Znaczy, kazaliśmy jej posprzątać w pokoju. No i efekt był taki, że poszliśmy sprawdzić, się okazało, że tak naprawdę miała posprzątane wcześniej, więc tak naprawdę nic nie musiała zrobić, więc narobiliśmy jej bałaganu, żeby w końcu mogła sprzątnąć tak, jak jej nakazaliśmy. No i ona się na nas trochę zdenerwowała, no ale cóż. Możemy zdobyć, żebym się nauczył języków. Mój kanclerz, żebym się nauczył języków, które są przemawiane, jakby wykorzystywane na obcych dworach. I oferuje mi, że pomoże w mojej nauce. Świetny pomysł i zdobyć będziemy posłane do nauki. A nie będzie. Dlaczego by nie? Tutaj pobijemy tych panów na tym terenie. Oj, zostaliśmy ranni. Złapaliśmy jakiegoś tam Izbora, potem pójdziemy, czy tutaj jest jeszcze coś do oblężenia? Chyba nie. Dobra, mamy 100% w tym momencie. No i w takim razie mamy nasz tytuł. A, teraz jesteśmy w trakcie wojny z Wielkopolską. Ty masz, panie, 4000 żołnierzy. Bo jesteście w trakcie kontraktu. Ale my możemy sobie powołać jakichś tajemników, na przykład pieczyngów. Dobra, więc tutaj sobie zgromadzimy nasze armię na terenie Płocka. Sandomierz prosperuje i możemy zapłacić gotówkę. Nie chcę płacić gotówki, bo w tym momencie nie mamy. No, niestety, chciałbym zainwestować, ale nie mamy gotówki. Okej, no to w takim razie straciliśmy gotówkę. Czyli wtedy ty byś zyskał Poznań. Tak ciężko walczyłem, no to po prostu...
Ale teraz pytanie jest, czy ja chcę przyciągać tą wojnę, bo w tym momencie jestem w trakcie wojny z Cieszynem, jeszcze i z Czerskiem. A on po prostu powołał chyba te armie plemienne. Nie wiem, czy jest sens tutaj po prostu niepotrzebnie tracić ludzi. Nie mam gotówki. No niestety troszkę źle zrobiłem. Nie spojrzałem na tych najemników tak, jak powinienem. Dobra, no niestety będziemy musieli się poddać. Tak mi się wydaje, takie jest najlepsze rozwiązanie. Dobra, sobie rozwiążmy naszą armię. Mamy deficyt. Dobra, już się poradziliśmy sobie z deficytem. Ha, no to w tym momencie tutaj znowu ten pan trochę to nam narośnie w siłę. Miejmy nadzieję, że on się zreformuje. Prędzej czy później uda nam się w końcu uzyskać to, co chcieliśmy. Dobra, będziemy czcić przodków, oczywiście. Poprowadź mój miecz w bitwie, moi drodzy przodkowie, poprowadźcie i pozwólcie mi podbić moich przeciwników. No i ze Stanisława z Brandenburgii. No i dostaliśmy zabliźnieni, czyli mamy trochę więcej prestiżu miesięcznie. Cudownie nawróciliśmy, co my nawracaliśmy? Kujawy. Co jeszcze wymaga nawrócenia? To nawracajcie mi tutaj Marienburg. Szybciutko. No oczywiście. Kijów też prosperuje bardzo dobrze. Czy mamy gdzieś jeszcze armię? Chyba nie. Czyli w tym momencie mamy 3000 żołnierzy. Ten pan ma 1240, więc my będziemy mogli... A. Czyli możemy właśnie uzyskać teraz Poznań, możemy jemu wywołać znowu wojnę, tylko on teraz nie ma prestiżu, żeby on był w stanie powołać żołnierzy. Jedynie co ma tylko tych szefów właśnie plemiennych, właśnie z Cieszyna, Czerska i Anhalt. Nie powinni stanowić zbyt dużego zagrożenia. I oczywiście naszego kanclerza wyślemy, żeby fabrykował roszczenia. Powiedzmy na... Opole. No to w takim razie... Czekaj, bo czy my mamy w ogóle... Ach, my z tobą nie mamy w ogóle tego rozejmu. Ty masz z nami rozejm, ale my nie mamy z tobą rozejmu, więc... Poznań... No i mógłbym Czersk w sumie. Ale no nie bez przesady. Bo tak, Poznań to jest taki, a nie inny. Tak, Poznań będzie naszym celem. Powołujemy sobie teraz armię. Gromadzimy siły tutaj w Czersku. Zdobędziemy Czersk. Zrobiliśmy 100 punktów wiedzy militarnej, bardzo dobrze. Tutaj powinniśmy Czersk podbić prędzej czy później. Tutaj mamy na szczęście zamek, dzięki czemu nasze tempo jest szybsze zdobywania. Nawet możemy... Ach, nie możemy. Jedynie niepokojące byłoby, jeśli on by miał wystarczająco prestiżu, ale miejmy nadzieję, że nie będzie miał. Dobra, Czersk jest nasz. Teraz odbijemy Kujawy. Zawrócimy na Czersk. Pierwszy maja. Dobra, spróbujemy dopaść Gniezno albo Słupsk i przyjmiemy dar naszej cudownej żony.
że będziemy mieli zwierzę i nazwiemy ciebie akurat wierny. Tutaj pozbijemy armię w Słupsku. Dobrze. Pójdziemy na Gniezno. No i sobie odzyskamy. No to po prostu dobry moment, że tak powiem, dobry motyw. Wy pójdziecie na Kalisz, potem gdzieś, potem znowu na Kujawy. Siemowit nie jest naszym spymasterem więcej. To siostrzyczko cudowna, będziesz szpiegować w Konstantynopolu. Gratulujemy. Dobra, zrobiliśmy Gniezno, teraz pójdziemy znowu na Kujawy. Zrobiliśmy 10 prestiżu, bo piesek urósł. Złapaliśmy jakiegoś tam sobie... Sieńca. Tutaj siłę przeciwnika słabną. Nasz autorytet religijny po prostu jest, rośnie non-stop. Zapłacimy 3 sztuki złota oczywiście naszemu cudownemu słudze, lekarzowi, dzięki któremu się... Dobra, tam. Tam to sobie możecie łupić. Od i jeszcze trochę, mi to nie przeszkadza. W Sandomierzu, możemy Sandomierz jakoś tam rozwinąć. Czy mamy przyrost gotówki? Mamy przyrost gotówki. A niech będą koszary. Skończymy wojnę tutaj z tymi panami z Wielkopolski. Ok, potem na Kalisz pobijemy was. A wielki kapłan Władysław został zastąpiony przez wielkiego kapłana Spytkę. Proszę, czy ja mogę ci zaproponować, żebyś był moim wasalem? A, chyba najwyraźniej nie. Chyba jak będziemy królem, albo może cesarzem? Albo może zawsze najwyższy kapłan jest jakby odpowiednikiem cesarza. A, mamy 100%, no to co, po co przedłużamy wojnę? Zdobędziemy 100 prestiżu i odzyskamy Poznań. Dobra. Hop, rozwiązujemy armię. No, jesteśmy teraz na dobrym momencie, żeby, znaczy na dobrej drodze do stworzenia w końcu Królestwa Polski. Polska w tym momencie potrzebujemy jeszcze jednego tytułu i potem powinniśmy być tak naprawdę, bo mamy chyba obydwa tytuły książęce, bo mamy Kujawy, tak, mamy High Chief Dom of Kujawy, Kujawia i Lesser Poland. No to w takim razie jeszcze tylko Opole. Jak tylko nam się udałoby sfabrykować roszczenia na Opole, to wywołujemy wojnę tutaj z wami. I możemy wtedy stworzyć królestwo w końcu. Dokładnie. No i potem tutaj już jakoś sformujemy tą sobie Polskę. Na razie to wygląda nie najgorzej. Tak czy siak, dzięki, trzymajcie się. No i do zobaczenia w następnym materiale. Hej!